Zadanie 49. Wielomian określony wzorem w od x równa się 2x do trzeciej plus m do trzeciej plus 2x kwadrat minus 11x minus 2 razy 2m plus 1 jest podzielny przez dwumian x minus 2 oraz przy dzieleniu przez dwumian x plus 1 daje resztę 6. Oblicz m i dla wyznaczonej wartości m rozwiąż nierówność w od x jest mniejsze lub równe od 0. Podzielny przez x minus 2, czyli inaczej, przy dzieleniu przez x minus 2 daje resztę 0. No i znowu twierdzenie o reszcie, tak jak w poprzednich zadaniach. Jeśli przy dzieleniu przez x minus a daje resztę r, to znaczy, że w od a równa się r, czyli w od 2 równa się 0, w od minus 1 równa się 6. Takie mamy dwie informacje. OK, w od dwójki, co to będzie? 2 razy 2 do trzeciej plus m do trzeciej plus 2 razy 2 do drugiej minus 11 razy 2 minus 2 razy 2m plus 1. I my zakładamy, że to jest 0. Uporządkujmy to sobie trochę. To będzie 2 razy 8, czyli 16. Tutaj plus 4m do trzeciej plus 8 minus 22 minus 4m minus 2 ma się równać 0. No dobra, uporządkujmy jeszcze bardziej. 4m do trzeciej o minus 4m, a tutaj 16 plus 8 to 24, minus 22 to 2, minus 2 to 0, więc to się wszystko ładnie skasowało. No i dostajemy takie proste równanie. Tutaj o, przez 4 od razu można podzielić m do trzeciej minus m równa się 0. M przed nawias zostanie m kwadrat minus 1 równa się 0. Ze wzorów rozpisać m razy m minus 1 razy m plus 1 równa się 0, co oznacza, że m równa się 0 lub m minus 1 równa się 0, czyli m równa się 1 lub m równa się minus 1. I to jest trzech kandydatów na nasze rozwiązanie tutaj. Natomiast mamy jeszcze drugą informację. No, ta pierwsza informacja w od 2 równa się 0 jest spełniona dla wszystkich trzech, ale ta druga już niekoniecznie będzie dla wszystkich trzech, więc być może wykasuję dwie odpowiedzi i zostanie tylko jedna. No to zobaczmy teraz w od minus 1 to będzie 2 razy minus 1 do trzeciej. Co tam dalej jest? Plus m do trzeciej plus 2 razy minus 1 do kwadratu, minus 11 razy minus 1 i minus 2 razy 2m plus 1 równa się, i to ma się równać 6. OK, uporządkujmy to. To jest minus 1, czyli 2 razy minus 1 to minus 2. Tutaj minus 1 do kwadratu to 1, więc to po prostu jest plus m do trzeciej plus 2. O, to się od razu kasuje. Minus 11 razy minus 1 to jest plus 11. A tutaj będzie minus 4m minus 2. I to ma się, i jeszcze minus 6 od razu dajmy, to się równa 0. I dostaniemy, że m do trzeciej minus 4m o 11 minus 2 to 9, minus 6 to 3, czyli plus 3 równa się 0. A jasne, możemy rozwiązać sobie to równanie, albo, bo tak naprawdę nas interesują tylko te spośród rozwiązania, które są też rozwiązaniami tutaj. Szukamy części wspólnej zbioru tamtych rozwiązań z tego pierwszego równania i zbioru rozwiązań z tego drugiego równania. To możemy zwyczajnie sprawdzić, które z tych pierwszych trzech spełniają to. Jeśli podstawimy m równa się 0, to dostaniemy 3 równa się 0, to nie jest dobrze. Czyli m nie może być 0. Dalej, m równa się 1, 1 do trzeciej minus 4 razy 1 plus 3, to się równa 0, tak? 1 minus 4 plus 3, więc jedynka jest OK. Upewnijmy się jeszcze co do minus jedynki.
Czy ona to będzie spełniać? Raczej nie spodziewam się, no ale kto wie. Więc dla minus jedynki mielibyśmy minus 1 do trzeciej, minus 4 razy minus 1 plus 3. I to będzie minus 1 plus 4 plus 3 i to nie jest 0. Zatem jedyna liczba, która spełnia obydwie te równania, to jest m równa się 1. I to jest nasza odpowiedź. Możemy sobie to tu wyraźnie napisać. M równa się 1. Wyznacz wzór wielomianu w. Nie, czekaj, oblicz m. Obliczyliśmy m. I dla wyznaczonej wartości m rozwiąż równanie w od x jest mniejsze lub równe od 0. No dobra, no to teraz w od x to się równa 2x do trzeciej. Tutaj m, za m stawiamy 1, czyli będziemy mieć plus. Tam było m do trzeciej plus 2. Jak m jest 1, to jest po prostu 3. 3x kwadrat minus 11x. I dalej było minus 2 razy 2m plus 1. Jak m jest 1, no to to jest 3 w tym nawiasie, razy minus 2 to jest minus 6. No i my chcemy, żeby to było mniejsze lub równe od 0. OK, no to tutaj będzie trzeba sprawdzać dzielniki wyrazu wolnego, których trochę jest, bo to jest plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Zacznijmy od jedynki. W od 1 to 2 plus 3 minus 11 minus 6 to jest ujemne. W od minus 1 to będzie minus 2 plus 3 plus 11 minus 6. Tutaj 11 minus 6 to 5, minus 2 to dalej na plusie, więc to będzie dodatnie. W od dwójki, 2 razy 2 do trzeciej to 16, plus 3 razy 2 do drugiej, czyli razy 4 to plus 12, minus 11 razy 2, czyli 22 i minus 6. To jest 28, a to jest minus 28, się podzieliło się. No to teraz schemacikiem Hornera sobie tutaj jeszcze to podzielimy. A więc co? No, schematem Hornera też można sprawdzać, czy jest liczba miejscem zerowym, bo po prostu wtedy sprawdzamy, czy na końcu wychodzi reszta 0. Ale ja o tym często zapominam. Więc tutaj dwójka, trójka, minus jedenastka, minus szóstka. No i co? Dwójka spada, to jest 2. Teraz to, co napisaliśmy, razy to po lewej i plus to, co jest tu u góry w następnym. 2 razy 2 to 4, plus 3 to 7. Znowu, 7 razy 2 plus minus 11 to jest 14, minus 11 to jest 3. 3 razy 2 to jest 6, minus 6 to jest 0. OK, czyli nam wyszło, że nasze w od x możemy zapisać jako x minus 2 razy 2x kwadrat plus 7x plus 3. OK, i teraz delta to jest 7 kwadrat minus 4 razy 2 razy 3. 49 minus 8 razy 3 to 24, to jest 25. OK, dobra. No i teraz co? I teraz nasze x1 będzie równe minus b, czyli minus 7. Minus pierwiastek z delty, czyli minus 5. Przez 2a, czyli 2 razy 2 to 4. Minus 12 przez 4 to minus 3, a x2 to tutaj będzie plus 5 przez 4, minus 2 przez 4, minus 1 druga. OK, no dobra, no i w takim razie mamy, że nasze w od x możemy zapisać jako 2 razy x minus 2 razy x plus 3, bo minus minus 3, razy x plus 1 druga. Chcemy wiedzieć, kiedy to jest większe lub równe od 0, więc tutaj zawsze no, po prostu robimy rysunek. Zaznaczamy dwójka, minus trójka, minus 1 druga, no to minus 3, minus 1 druga oraz 2. Współczynnik przy najwyższej potędze to jest 2, czyli jest dodatni, czyli zaczynamy od prawej, od góry rysować. Wszystkie tutaj pierwiastki są stopnia nieparzystego, w sensie krotności nieparzystej, bo 1, więc wszędzie tutaj przechodzimy. No i chcieliśmy, żeby było mniejsze lub równe od 0. Tu. I tu. OK,
czyli nasz x należy od minus nieskończoności do minus 3, domknięte, bo miało być mniejsze lub równe, suma od minus 1 drugiej do 2 obustronnie domknięte. No i to jest całe tutaj rozwiązanie tego zadania. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.